Chciałbym ten odcinek rozpocząć od oświadczenia. Nie wierzę, że ktokolwiek z własnej, nieprzymuszonej woli przeszedł tą grę. Nie chcę żyć w świecie, gdzie ktoś samodzielnie, bez lufy przy głowie, włożył tą grę do czytnika konsoli i ją ukończył. Tak, ja przeszedłem. Mam nadzieję, że jedyny na tym globie. Za moją mękę Andrzej Dudu odznaczył mnie medalem z kartofla Virtuti Kartoflari. Każdy, kto ogląda ten film, za to, że przeszedłem Spec Ops 2, powinien mi zasalutować i zapłacić 10 zł polskich. No dobra, ale jak bardzo jest to złe? Chryste Panie, nawet nie wiem, od czego zacząć. Spec Ops jest bez wątpienia serią zasłużoną dla growego świata. Sam pamiętam godziny spędzone przy części pierwszej, gdy na moim komputerku dowodziłem teamem Bravo w szeregu misji. Również Spec Ops The Line to tytuł wyśmienity i o dziwo antywojenny. Piękna rzecz dla osób, które chcą wyciągnąć coś więcej z gry niż chodzi ludziki strzela. Jakże byłem zdziwiony, gdy Spec Ops 2 Omega Squad dość często przewijał się jako dość pokaźnej wielkości góra parującego gówna w wielu zestawieniach najgorszych gier. Nie wierzyłem. Ten Spec Ops naprawdę może być tak źle? Ja pierdolę. Nie byłem świadomy, na co się pisze, ale żeby docenić ogromu skurwienia tej gry, trzeba grać na Dreamcastie. Wersja PC-towa jest zjadliwa, ale wersja na Dreamcasta to gra pokroju Big Rigs, czyli jak to mówił Abraham Lincoln, totalna spierdolina. Chciałbym nakreślić wam historię, ale w zasadzie jest to niemożliwe. Twórcy wyszli z założenia, że każdy posiadacz Dreamcasta wie, co oznaczają jakieś skróty, chujowe nazwy slangu komandosów, więc nie trzeba nic wyjaśniać, więc powiem tyle, ile wiem. Mamy 5 teatrów działań. Antarktyka, Północna Korea, Pakistan, Tajlandia i Niemcy. Każdy z teatrów jest podzielony na misje, które, no nie boję się użyć tego słowa, są po całości spierdolone, ale do tego dojdziemy. Razem 26 misji. Możesz mi wierzyć lub nie, mam to totalnie w dupie i wolałbym nigdy tego więcej nie powtarzać, ale przeszedłem je wszystkie. Wszystkie kurwa co do jednej. Aby móc wam o nich opowiedzieć, a jest o czym, ja pierdolę, zdecydowanie jest o czym. Gra zaczyna się z jakimś dupy wysranym intrem, z jakimiś gównianymi obrazkami, imionami i nazwiskami twórców, co by łatwiej można było ich odnaleźć i kopać srogo po jajach, aż się zesrają. Każdy teatr rozpoczyna się właśnie takim przechujowym intrem z jakimiś zdjęciami, bełkotliwymi napisami. Nie ma lektora, ale jak zobaczycie w tej grze, no to naprawdę niewiele tu jest. Następnie przechodzimy do wyboru naszego wojaka. Gra jest singlowa, więc zapomnijcie o oddziale. Na większość samobójczych misji wysyłają jednego ludzika. No ale mamy do wyboru kilka specjalizacji. Na początku to może się wydawać fajne, ale wyzywam was. Przejdźcie jakąkolwiek misję, kimkolwiek poza snajperem. Nie da się, kurwa,
i zaraz zrozumiecie dlaczego. Także do wyboru masz masę ludków, ale jedynie snajperem będziesz w stanie ukończyć te zjebane misje. Potem ekran uzbrojenia, pokazano ile możesz mieć na plecach sprzętu, a czerwony pasek pokazuje wagę, więc to też ma sens. Ta kurwa, ma taki sens, że ja pierdolę i o tym też zaraz opowiem. Nieważne. Bierzesz karabin na plecy i ruszamy. Początek gry i oczom nie wierzę. No kurwa, nie wierzę własnym oczom. To jest gra na Dreamcasta, przecież to wygląda gorzej niż jakaś gra z kiosku za 5 zł. Gra może działać w trybie FPP i trybie TPP, ale ten drugi jest chuja warty. Co ciekawe, ponieważ pato Dreamcasta masz jedną gałę analogową, całkiem sprytnie grę zaprojektowano i można w to grać. Znaczy, kurwa, nie można, ani mi się ważcie w to grać. Ale sterowanie całkiem mądrze rozwiązano. Pierwszy przeciwnik, już zrozumiałem na co się rzuciłem. W trybie celownika nie można w nic trafić, bo miota nim jak szatan. Nawet jak ustawisz celownik na przeciwniku idealnie, to wiesz co to znaczy? W tej grze chuj to znaczy, bo możesz wywalić całe magazynki i tak go nie trafić. Dlaczego? Cóż to za magia, Krzysztofie? No, dowiesz się niedługo. No ale jeszcze nie było takiej tragedii. Pomyślałem może, że to realizm podkręcony i tak jest, no bo w sumie czemu nie? Tak czy tak, no oprawa może śmierdzi menelskim chujem na kilometr, ale przynajmniej dobrze chodzi. Była to myśl, której już kilka minut później bardzo się wstydziłem. Twórcy, aby dojebać realizmu, zrobili tak, że przeciwnik po uderzeniu japą o podłogę znika. Pozostaje po nim jedynie karabin. Czemu znika? Przecież niemożliwe, że dlatego, że gra potrzebuje więcej zasobów. Przecież to wygląda jak totalne gówno. No w zasadzie, jak już tak pomyślałeś, to przyznam, że ogólnie jesteś blisko całej prawdy. Jeśli przeciwnicy cię zajebią, zaczynasz od początku. Śmieszne jest to, że gra ma apteczki i dużo dodatkowych rzeczy, ale za chuja nie wiedziałem, jak je uruchomić. I nie. Nie patrzyłem do manuala, bo do manuala patrzą tylko ludzie nienormalni. Więc nie wiedząc jak używać apteczek, pierwsze misje przechodziłem kurwa na jednej energii, jak jakiś terminator. No dobra. A w pierwszej w ogóle misji trzeba znaleźć rozbitego satelitę. Zobaczcie ten model satelity. To teksturowanie, kurwa mać. Dreamcast już srał bokami, próbując to renderować. Kolejną ciekawostką jest to, że na mapach mamy też cywili. Cywili zabijać nie można, ale po czym poznać, że to cywile? Ano po tym, że nie mają pistoletów, to logiczne. Tak, ale tutaj spierdolono to w inny sposób. Są to po prostu modele żołnierzy wroga z rękoma ustawionymi do strzału, ale nie posiadający pistoletów. Zajebiście, nie? Jeśli nie masz snajperki, jebniesz po cywilach serią jak uczestnicy gangbangu po pysku Saszy Grey i chuj. Snajperką możesz dokładnie sprawdzić, czy mają kurwa te pistolety, czy biegają z rękoma ustawionymi do strzału jak zwykłe spierdoliny. Ale stary ziomuś, to jest dopiero początek. W zasadzie ma to sens. Ogólnie nie wiadomo, czy cywil, czy co, lepiej strzelić kilka razy z bliskiej odległości. Najlepiej w głowę, dla pewności, a potem sprawdzić, czy winny, czy niewinny, uzbrojony, nieuzbrojony, czy co tam te miękkie faje sobie wymyśliły. Druga misja posiada też bazę. Znaczy, jest to kilka ujebanych na szybko modeli, które wyglądają jak gówno i tutaj zaczęły się jaja. Konsola zaczęła się pocić. Tak, kurwa, gdy tylko w zasięgu wzroku jest coś innego niż teren, konsola dostaje pierdolca. Ilość klatek spada do poziomu, jakiego nie widziałem od czasu mojego 486, na którym próbowałem odpalić pierwszego Quake'a. Celowanie w takiej ilości klatek jest, no kurwa, wręcz niemożliwe. Niemniej, niemal na każdej mapie mamy jakieś budynki i szykuj się na jazdę bez trzymanki. No dobra, wrzuciłem też grę do programu, aby pokazać wam, ile klatek wyciąga w kilku ciekawych scenariuszach, ale trzymajcie się fotela, bo można jebnąć fikoła. Ale ktoś zapyta, no ty, ale to Dreamcast przecież to chujowa konsola była. O co to nie. Dreamcast może nie był tak mocny jak PlayStation 2, ale pokazywał moc w wielu tytułach, gdzie oprawa ryła beret. A tutaj, no kurwa, kto mi powie, co wpierdala moc mojej maszyny? Ten budynek gównem obsrany, złożony z 10 poligonów. Przecież są nawet tutaj znikający wrogowie, aby konsola nie wyjebała fikoła pod sufitem i nie wystrzeliła na ogórki. Czemu tak zwalniasz, chujowa gro? Co ci nie pasuje? Skoro już jesteśmy przy budynkach, oczywiście przeciwnicy strzelają przez ściany. I tutaj dochodzimy do kolejnej ciekawostki. Przeciwników dzielimy na melepety, które stoją i nic nie robią. Nawet jak zabijasz kogoś kurwa 2 metry obok, nie robią nic. Ba, nawet jak wleziesz im przed oczy,
to stoją i czekają na kulkę. Drugim rodzajem są pojebańce, które w zasadzie stoją w miejscu, ale się kręcą w kółko, albo trzęsie ich jak po ćwiarze spirytusu w upalny dzień. No, ostatnimi są snajperzy. To już są przechuje, którzy potrafią cię trafić z potężnych odległości, wielokrotnie, pod rząd i w krótkim czasie, zaciukać się jak zwykłego wafla. Snajperzy są tym weselsi, że nigdy nie wiesz, skąd strzelają. Gra nie pokazuje, z którego miejsca padł strzał. Tutaj, jeśli nasz wybór padł na snajpera, to wybawieniem w tej sytuacji jest lunetka, która jest na podczerwień i podświetla przeciwników na pomarańczowo. Docenisz to w misjach nocnych. A, są też jeszcze ścianojebcy, którzy chronią terenu z japą wbitą w ścianę albo w mur. I mają w dupie, że ktoś strzela, czy ktoś zabija ich kolegów. Wlepienie japy w ścianę jest ich jedynym życiowym celem. Ale Spec Ops 2 to nie tylko przeciwnicy. Czeka na nas jeszcze wiele, wiele niebezpieczeństw. Na przykład miny. Miny, o których się dowiesz w momencie, jak je nadepniesz. Dopiero potem zauważasz, że mają one wielkość jednego piksela, ale znikają, jak się do nich zbliżysz. I tutaj kolejna totalnie zjebana rzecz. To jest dziwne, że ktokolwiek się zgodził wydać grę w takiej formie. Gra ma spierdolone sortowanie poligonów. Oznacza to, że przeciwnik może zniknąć, albo ściana se normalnie zniknie, albo spierdoli się perspektywa. Znikają też miny. No dzieją się tu istne cuda. Ten problem to jest kurwa jakaś masakra. Możemy brodzić po szyję w betonie, a obiekty w zależności od tego, pod jakim kątem na nie patrzysz, mogą znikać. To, że lewitują w powietrzu albo przenikają przez siebie, no to myślę, że nawet nie muszę o tym wspominać, bo to jest chyba kurwa oczywiste. W końcu doszedłem, jak się odpala to dodatkowe menu. Nie mogło być normalnie, jak na przykład lewym triggerem albo lewym bumperem, które są w tej grze totalnie nieużywane. Nie kurwa. Musisz nacisnąć lewy trigger i krzyżak do góry, bo tak jest to bardziej oczywiste. Dopiero wtedy masz dostęp do mapy, przełączenia się w tryb TPP czy używania apteczek, ale i podnoszenia i opuszczenia elementów uzbrojenia. To ostatnie jest ważne, bo są misje, które wymagają umieszczenia materiałów wybuchowych i początkowo olałem temat, zdając sobie sprawę, jak bardzo mam przejebane. Ale twórcy litościwie umieścili materiały wybuchowe do zebrania. Oczywiście te znikają, jak do nich podejdziesz, więc musisz na czuja napierdalać T-baga w nadziei, że podniesiesz. No ale kilka misji faktycznie te materiały ma i nagle dostajemy jakieś z dupy wysraną misję zniszczenia jakichś rakiet, gdzie potrzeba 5 ładunków, a na mapie są 2 i chuj. Upociłem się, nazabijałem tych kutafonsów, łażę po mapie, szukam kurwa ładunków. No nie ma. No tak. Chuj mi w dupę. Musisz odpalić od nowa misję, wyjebać z kieszeni apteczki i magazynki i nabrać ładunków. Oczywiście ciężar jest tutaj już na maksa i nic więcej nie możesz zabrać. Spoko, ale teraz, jeśli jesteś obładowany, jak ksiądz pustymi kopertami po powrocie z kolędy na prywatnym strzeżonym osiedlu i natrafisz na cokolwiek, co chciałbyś podnieść, teoretycznie nie możesz, bo tak nakazuje logika. Jesteś zajebany kurwa po sufit. Ale jebać, to możesz sobie podnosić do woli i w ogóle jebać limity wagi. I te miny. No ja wiem, że już o tym mówiłem, ale skumajcie to. Tutaj miny są jak tylko zejdziesz z dróżki, ale to i tak chuj. W tym miejscu miny są pod wodą. Ja pierdolę, nie dość, że znikają, a jak nie znikają, to mają jakiś jeden piksel wielkości, to jeszcze poukrywali je pod wodą, kurwa. Jakim trzeba być kurwiem, aby coś takiego zrobić. Ale wróćmy do ładunków wybuchowych. Chcecie posłuchać odgłosu wysadzanej w powietrze rakiety? To podkręć głośniki, bo jak pierdachnie, to sąsiadkę wbije w sufit razem z fotelem. Uważaj. Albo te cele misji. Skąd masz kurwa wiedzieć, gdzie iść? Mapa? Chuja, tam mapa nic nie pokazuje. Po jakimś czasie ogarnąłem, że cel pokazuje na dole czerwona literka kompasu. Zajebiście. No kurwa bynajmniej. Skumaj teraz. To, aby przejść do kolejnego punktu misji, musisz kurwa idealnie stać tam, gdzie powinieneś. Na przykład w tej misji. Musisz oczyścić wioski, znaczy pozabijać wszystkich, tak? No kurwa nie. Pozabijać i stanąć dokładnie tam, gdzie cię prowadzi radar. Nie dalej niż metr od kurwa tego świętego miejsca. Inaczej chuj ci w dupę. Albo w tej misji. Dowiadujesz się, że helikopter zestrzelono i musisz iść do nowego punktu ewakuacji. Dowiadujesz się z tego z jakiegoś kurwa napisu, który możesz przeoczyć po prostu mrugając oczami. Nie powinien być jakiś kurwa komunikat przez radio? Halo? Helikopter spadł i odjebał imbę. Halo? Halo? Co ty pierdolisz, Edermedelu? Znowu klej wąchałeś? Przyjadę, to połamię taboret na twojej twarzy.
pilusie. Nie kurwa, po co komunikaty? Musisz o tym przeczytać, a zapewne i tak nie przeczytasz, jak kurwa akurat walczysz ze snajperem, który napierdala cię z 2 kilometrów, a ty musisz ustawić celownik dokładnie tak, aby go trafić, czyli chuj wie jak. A, no i czemu walisz czasami do przeciwników po prostu, jak kule nie robią mu krzywdy? To jebane sortowanie poligonów. Może i widzisz przeciwnika, może i jest wystawiony na strzała, ale co z tego? Jak podchodzisz bliżej, okazuje się, że był za ścianą albo kurwa za górką. Tutaj nigdy nic nie wiadomo. Musisz być przygotowany na każdą ewentualność. Musisz być spec ops w zjebanych grach. Inaczej nie dasz rady i spłyniesz z mapy jak twój stary ze schodów po 7 harnasiach. Najlepsze jest zakończenie każdej misji. Bo aby podnieść ci ciśnienie i serce ci stanęło, nasz ziomo odpala animację umierania, aby sekundę później wstać. Jest to tak dziwne, że jedną misję faktycznie przeszedłem ginąc. Ja pierdolę, no ale zapytasz, jakie jest zakończenie tej zajebistej gry. Kulminacja, wielki spust gówna do mordy po przejściu 26 misji. Jaki on jest? Sraki, nie ma nic, nic kurwa, nawet słowa, dzięki że przeszedłeś, dzięki kurwa, że kupiłeś, chuj ci w dupę, nic, zupełnie nic. No ja pierdolę. Niemal każda sekunda spędzona w tej grze śmierdzi chujem. Nie ma elementu, którego by nie spierdolono w taki czy inny sposób. Naprawdę ciężko w to uwierzyć, że ktoś coś takiego wypuścił na rynek. Jak to możliwe, że gra wygląda jak najgorsze ścierwo i działa tak skiepsko? Dlaczego gra nie posiada sortowania poligonów? Dlaczego inteligencja przeciwników nie istnieje? To wiele pytań bez odpowiedzi. Mówię tym razem absolutnie poważnie. Absolutnie poważnie. Twórcy powinni zapierdalać na galerze z gówna. Ale nie. Poważnie. Czegoś takiego od czasu Big Rigs nie widziałem i absolutnie uważam, że powinni zapierdalać na galerze. To niesamowite, jak można było spierdolić Spec Opsa 2. Jakby twórcy zrobili sobie listę, co można spierdolić i potem sumiennie punkt po punkcie odhaczali, dbając o to, abyś nie miał jakiejkolwiek radochy z grania w to gówno. Niesamowite jest to, że niewiele osób tą grę zna. A jeszcze mniej pewnie ją skończyło. Ja się nie dziwię. Nie próbujcie w to grać. Mówię śmiertelnie poważnie. Jest to jedna z najbardziej spierdolonych gier wydanych komercyjnie. Coś niesamowitego. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.